Dzień dobry, kochani, w niedzielę. Zapraszam Was na nowości. Zobaczcie, jakie perełki znalazłam na półkach Vection. Będą naprawdę prawie z każdego działu świetne rzeczy, między innymi tanie naczynia żaroodporne, fajne opakowania, szkatułki, kwiaty świąteczne. No jest tego sporo, oglądajcie do końca. Tutaj pokazały się orchidee w tych doniczkach, są przepiękne, zobaczcie, czarna bądź biała do wyboru. I tu znalazłam czarną tą taką szkatułkę, bombonierę, bo to możecie użyć albo jako tackę nawet na perfumy, bądź bombonierkę na jakieś pralinki, bądź tackę na jakieś właśnie swoje biżuterie. W tym tygodniu jeszcze do środy możecie kupić taki fajny kuferek dla dzieci. Zobaczcie, ja nawet nie wiedziałam, że w środku tutaj są takie cuda. Jakiś lakier, jakieś błyszczyki, 40 niecałe złotych. I tu macie kilka tych skrzynek do wyboru, bo u mnie tutaj zostały dwie, ale pamiętam, że było ich naprawdę co najmniej 4 z 5 nawet. Dyfuzory, nowe, piękne dyfuzory. Za niecałe 60 zł po środku mają pasek LED-owy, ale najbardziej mi się podoba. Zobaczcie, tutaj jest te kamienie solne, które właśnie dają cały urok, to jest sól himalajska, cały urok właśnie tej perełce. Platforma, taca obracana, zobaczcie, niecała dyszka, to jest powrót, ja już kiedyś ją Wam zachwalałam i teraz też ją polecam, bo mam 20 niecałe 4 zł zestaw takich trzech koszy do organizacji czy kosmetyków, czy ręczników, czy jakichś takich drobnych rzeczy, zobaczcie, jakie ładne kolorki. Tutaj jeszcze znalazłam taki malutki składany kosz, te pojemniki są znane z IKEA, teraz możecie kupić taką mniejszą wersję i na przodzie jest baranek. 14 zł taki wieszak z półeczką, też jest ciekawy, można właśnie powiesić jakieś ciuchy, tutaj gdzieś tam piloty były czy telefony. Lampki, grzybki czy choinki, stołowa, szklana, 25 zł. Mi się kojarzą z tymi grzybkami, no to to już niech będzie pod święta, że to z choinką. Trzy kolory do wyboru. Znalazłam też taki fajny łańcuch, otwarte pudełko, więc zobaczcie, zwierzątka, 18 zł, kiedyś pokazywałam Wam, ale tak one wyglądają. Tu mamy jeszcze pandę, jakiegoś misia, no ciekawe, dla dzieci do pokoju. Nowością na pewno też są te świetne nerki, baranki, występują w dwóch kolorkach, zobaczcie, jak one fajnie by pasowały do niejednej kurtki, bądź właśnie do takich kurteczek, które też są barankowe, 22 niecałe złote. Jak jesteście nowi na kanale, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem oraz zostawicie subskrypcję, aby być na bieżąco ze wszystkimi przeglądami, które pokazują się codziennie na kanale. A tu już widzicie nowość, zawieszki za 4,50, no i te choinki są całkiem urocze. Kolejna zawieszka, serce, kokardka z takimi perełkami, niecałe 3 złote, uważam, że to jest bardzo ładna dekoracja na choinkę i oczywiście kolorki zielony, taki bordowy i żółty. Inna forma zawieszki to tutaj taki baranek, serduszko albo gwiazdka. I zobaczcie, tak one tutaj się prezentują za niecałe 5 zł. Bombki. Uwielbiam te bombki, które mają właśnie trzy figurki i różne. No i te chyba dla moich chłopców byłyby idealne. Bardzo podoba mi się takie coś innego, jak na przykład walizka, czy tam jakaś torba, czy jakieś tam słuchawki. Kolorowe, nakrapiane, metalowe miski, takie marmurkowe, ala za niecałe 14 zł. To nowość na dziale kuchennym. Tutaj też widzę powrót tych marmurkowych tac, więc myślę, że do tej pani też dojadą. Trzymam kciuki. 30 niecałe 5 zł. Znalazłam nowy zestaw, tylko jeszcze nie było ceny, bo akurat pan wyłożył dopiero te nowości. Zobaczcie, to jest jakiś kubek, metalowa puszka. Wydaje mi się, że tam jakaś jest czekolada. Czekajcie, zaraz zobaczymy, co tutaj jest w tym zestawie. Dwa kubki były do wyboru. A w zestawie widzę jest kubek, tutaj jest ten metalowy właśnie taki ze stali
nierdzewnej pojemnik i dwa szablony, by sobie na przykład zrobić serduszko, myślę, albo te gwiazdki na kakao, bądź kawka ze śmietaną. 4,50 podłużny taki półmisek, bardzo ładny, i za niecałe 9 zł jest taki półmisek z trzema przegrodami, zobaczcie, na przykład na jakieś przekąski, oliwki, orzeszki, czy właśnie coś w stylu świątecznym. I co tutaj najbardziej mi wpadło w oko, to te naczynia do pieczenia. Pokazywałam ostatnio tą średnią wielkość, a teraz zobaczcie, są za 13 zł takie, one mają piękne te brzegi, takie falowane. Czyli średni 13, 20, nie, dobra, największy 25, później 20, 13 i miseczki 5,50. Tutaj i tak, jeżeli ktoś się zdecyduje, to przyjdzie i sobie zobaczy, jaka wielkość będzie mu pasować. Naprawdę pięknie one wyglądają. Na dziale tutaj takim do sprzątania znalazłam świetny odkurzacz, 40 zł. Tylko ciekawa jestem, jak to się będzie sprawdzać w praniu, bo zazwyczaj te tanie rzeczy nie bardzo działają długoterminowo. I już się nieraz nacięłam, bo to fajnie wygląda. I uwierzcie mi, z tymi odkurzaczami to już chyba tyle miałam i tyle straciłam. Ostatnio też się połakomiłam na taki odkurzacz za 200 zł z Lidla, no i to w ogóle nie ciągnie, teraz to już w ogóle leży i nie wiem, czy bym się zdecydowała na coś takiego, bo one są bardzo podobne do tych, co były na AliExpress czy tam na Shainie. Nie wiem, czy pamiętacie, tutaj jedna dziewczyna na kanale kiedyś pokazywała, moja koleżanka kupiła i uwierzcie mi, to w ogóle nie ciągło, więc nie wiem, jak ten Zekrzyn. O, jeżeli ktoś ma, to proszę o komentarz, wtedy będzie nam łatwiej. Zobaczcie, za 4,50 takie piękne nowości na okno. Te naklejki są śliczne. No oczywiście auto to jest taki mój klimat świąteczny. Bardzo mi się podoba. Co myślicie? Które wolicie? Czy w ogóle macie takie rzeczy na swoich oknach? A tutaj nowości, no ja po prostu rozpływam się na tym miasteczku i ta karuzela to już mnie woła i nie wiem, czy po nią nie wrócę, no po prostu piękna, one kosztują po 300-200 zł w Obi i w sklepach, jakby się chciało kupić gdzieś przez internet. Nowe figurki, które można postawić właśnie w miasteczku, zobaczcie, podnieśli ceny na 8 zł, one kosztowały mniej. Więc takie scenki już widzicie dwa razy więcej, bo one chyba kosztowały coś 3 zł. Tu obok one są, tylko oczywiście klasycznie te same, a nowości już podwójna cena. No ale nie powiem, ten kucharz z tym cukierkiem jest świetny. Jedna taka ławeczka z wiewiórkami też jest piękna. Można sobie nawet i dwa takie domki kupić, śnieg dać, podświetlić od spodu tymi małymi lampkami, dać takie dwie figurki, uwierzcie mi, to naprawdę na takiej tacy jeszcze z kryształkami, no coś pięknego, scenka bardzo ładna. 45 zł, takie wielkie choinki, one są podświetlane, widzę w środku takimi małymi lampeczkami LED-owymi, też cudowne. Nowe zestawy kosmetyczne, 22 zł, bardzo ładny. Słuchajcie, kupić i dać w okresie świątecznym na prezent, no piękne. Tutaj zobaczcie, jakie produkty z tyłu, możecie dać pauzę, jakiś balsam widzę do ciała, no wszystko takie, wiecie, kosmetyczne. Tutaj już pokazywałam wanienki, ale mamy nowy kalendarz adwentowy, 67 zł. Taki domek, czy to hotel, bardzo ładny. No i tutaj takie kosmetyki w środku. No i muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajne, jak na kalendarz adwentowy. Otwarta taka szafka za 120 zł. No i wielki powrót organizerów obrotowych na pędzelki, 11 niecałych złotych. Ja mam ten biały, polecam, pędzelki się nie kurzą, a ładnie to wygląda. Kolejna jeszcze nowość, 30 zł, bardzo fajnie. Myślałam, że to kalendarz adwentowy, a tutaj, chociaż też to może być, tylko to nie jest kalendarz, ale takie okienka w kalendarzu, kosmetyki można komuś właśnie dać w prezencie. Kochani, dzisiaj jeszcze wleci ten przegląd z Pepco, ale to troszeczkę później. I co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć? Dziękuję za piękne komentarze, łapeczki, subskrypcje. Zapraszam na wczorajsze przeglądy do Lidla, do Kika i do Pepco. Tam były naprawdę
fajne rzeczy. Jutro leci nowa gazetka z Biedronki i z Lidla, więc też Was bardzo serdecznie zapraszam, bo będą fajne rzeczy, szczególnie w Biedronce. Życzę Wam miłej niedzieli, do usłyszenia później. Trzymajcie się ciepło, dzięki, cześć, pa. Dzisiaj na Vloxilla wleci najnowszy przegląd Mojito, tam są cudowne kurtki i nie powiem nic więcej, tylko tam zaglądajcie, bo jest cudowna damska kolekcja jesienna. Nowe osoby witam bardzo serdecznie na kanale, a stałych widzów mocno ściskam, pa.